Jeśli znajdujesz się w górach i szukasz ciekawej trasy, która pozwala ci wejść na czerwone wierchy, czyli dwutysięczniki, szczyty, które posiadają ponad 2000 metrów nad poziomem morza, to zapraszam do obejrzenia tego materiału. Dodatkowo w opisie do tego filmu masz link, który zaprowadzi cię właśnie do map Google, gdzie jest wyznaczona cała trasa. Zaczyna się ona od Doliny Małej Łąki. Więc gdy znajdujesz się w Zakopane bądź w Kościelisku, to możesz tutaj się wybrać do Doliny Małej Łąki, w okolicy pozostawić gdzieś samochód, bądź po prostu tutaj trafić bezpośrednio za pomocą pewnych busów, autobusów, czy też taksi. I wszystko się zalicza od punktu sprzedaży biletów do TPNN i następnie kierujemy się na przysób Miętusi do Doliny Kościeliska, ale przed Doliną Kościeliska skręcamy właśnie na szlak, który prowadzi na Czerwone Wierchy. Można tam kilka ciekawych rzeczy też przy okazji sobie zwiedzić, ale co jest bardzo istotne, to właśnie tutaj mamy możliwość dotarcia do wyjątkowych szczytów, czyli Ciemniak, następnie Krzesanica i Małołączniak. Czyli trzy tysięczniki można zaliczyć za jednym razem. I ja tak to wszystko zaplanowałem, że później wracałem inną trasą, czyli tutaj szlakiem niebieskim, który okazał się bardziej łagodny. Tylko w pewnym miejscu pojawiły się łańcuchy, ale to tak jak mówię, przez bardzo krótki odcinek i w pełni okazało się to takie bezpieczne i proste do pokonania, więc powrót był szlakiem niebieskim do przysup Miętusi i ponownie tutaj do Doliny Małej Łąki. Więc zachęcam, by skorzystać z tej mapy, a następnie teraz miłego oglądania. Zobacz, jak wygląda moja relacja wideo. Więc rozpoczynamy od Doliny Małej Łąki. Bilety opłacone. No i zmierzamy dalej. Na tak zwane czerwone wierchy, a przynajmniej ich część.
Więc dzisiaj idę sam. Ale pamiętajcie, że gdy wyruszamy w góry w miarę normalnych godzinach, to zawsze są ludzie, inni towarzysze, podróżnicy. Więc nawet musicie wybrać się samemu, to jest taka okazja. A gdy się obawiacie, że w pewnym momencie będziecie ciągle sami, to możecie przecież dołączyć się do pewnej ekipy i starać się iść ich tempem, nawet zapytać, gdzie zmierzają, jeśli w waszym kierunku, no to wy również. Tak więc idziemy trasą przysłup Miętusi. Jeżeli pewne trasy ukażę z pewnym błędem, to wynik zmęczenia. A wcześniej była trasa w lewo, która kierowała na Giewont i Kopę Kondracką. I idziemy szlakiem niebieskim. Teraz będzie w lesie, więc chłodniej. Zawsze lasem pięknie, gdy słychać takie oto odgłosy. Dobry. Wszystko ładnie widać. Więc trasa jeszcze na Dolinę Kościelisko. Kiedy słońce świeci, warto mieć czapkę, filtr do opalania i też go nałożyć, by się nie spalić, co często widać u turystów. Gdy droga jest w miarę równa, tu słychać też jakąś rzeczkę. A gdy droga jest w miarę równa i nie ma jakiegoś obawy, że się poślizgnę, to czasami z niej powoli zbiegam. To było szybciej, ale tak jak mówię, kiedy kamienie nie są mokre i kiedy
skos w dół nie jest za duży, tylko wtedy. I tak na przykład tutaj, gdy już jest spad dość duży, no to sobie po prostu idę powolnym krokiem, długim czasami, ale idę. Sporą część tego etapu udało się zbiec, więc zaraz dochodzimy do etapu kolejnego. Będą oznaczenia, więc za chwilę je pokażę. W ramach ciekawostek warto jest zabrać na szlak dobrej jakości buty, które nie będą obcierać, które nosiliśmy wcześniej, nie są nowe. Więc Dolina Kościeliska i Czerwony Wierchy Ciemniak. No i wybieramy tą trasę czerwoną. Powodzenia. Więc dalej wchodzę czerwonym szlakiem na Ciemniak. Było, że 3:45, ale postaram się to zrobić w 2,5 godziny. I tak mówiłem, gdy czasami na trasie zdarzy się, że czujemy, że może gdzieś już pojawił się pęcherz, no to zakrywamy sobie odpowiednim plasterem, najlepiej wodoodporny, który będzie dobrze trzymał. No i można zakładać buty i zmierzać dalej. W końcu udało się dostać do momentu tej czerwonej trasy, gdzie jest troszkę łagodniej i przez chwilę z górki. Więc na takim etapie idę sobie powolutku zregenerować siłę na wspinanie. I w końcu moment, gdy widzę po około godzinie, jak ktoś inny się wspina na Ciemniak, jakaś para. Więc stanowią dla mnie dodatkową zachętę. Jest łatwiej, szczególnie jak przez jakąś część trasy idzie się całkowicie samemu. Więc cieszę się, że przez chwilę będę z nimi. Więc krótka przerwa na posmarowanie się znów filtrem. Dzisiaj ładnie grzeje. No i tak, jak widzicie w oddali, może przybliżę. Jest tam taka para, która idzie i postaram się dogonić i iść razem z nimi, bo widzę, że mają tempo dość dobre. Jest znacznie łatwiej, jak już idzie się z kimś. I oto kolejna przerwa koło takiego głazu, gdzie można sobie zrobić ładne zdjęcie. Oczywiście trzeba uważać i nie ma sensu nawet wchodzić na samą górę, na ten głaz. Nie radzę. Bo wtedy wejście na szczyt no może już nie być możliwe. A trasa prowadzi więc do góry. I tam ja tutaj sobie przysiadłem, aby w cieniu zregenerować siłę, napić się i zaraz znów ruszam. I kolejne osoby udało mi się minąć na szlaku. Już tą parę też minąłem, więc jest fajnie. Za chwilkę więc ruszam, ale przez 2-3 minuty nagram tutaj ten widok i ten śpiew ptaków. No i idzie ta para, którą wyprzedziłem, więc powoli się pakuję i idę do góry, żeby nie było. Już troszkę wyżej, już pokazuję, więc jeszcze trochę. Gdy zdarzy się też, mam czasami
wejść w góry, nie wziąć trekkingów, to znaczy kijków. Trekkingów to nie ma takiej opcji, musicie wziąć. I najlepiej takie za kostkę. Wtedy mniejsze prawdopodobieństwo, że dojdzie do zwichnięcia. Ale wracam do tych kijków. Gdy zabraknie wam kijków, to pierwsza opcja. Po prostu się po nie cofnijcie. Jeżeli jeszcze jest taka możliwość. A jeżeli nie, to na szlaku, gdzie jeszcze jesteście, tam są drzewa, możecie starać się wyszukać jakieś kijki dopasowane do waszego wzrostu. I dzięki temu już samo wchodzenie okaże się znacznie łatwiejsze, bezpieczniejsze. Idę dalej. Więc do ciemniaka jeszcze 50 minut. I kolejna krótka przerwa przed ostatecznym wejściem tam na górę. Przy okazji można podziwiać piękne widoki. Jednak śnieg w czerwcu, najlepiej w połowie czerwca, przynajmniej teraz, gdy jeszcze można przejść, gdy tylko minimalnie na szlaku jest ten śnieg, to jednak w czerwcu ten śnieg na górach ma swój piękny urok. No nie? I co dodatkowego mogę powiedzieć, gdy się wspinacie i mimo, że jest ładna pogoda, to nie tylko wychodzicie w krótkim rękawku czy spodenkach, warto mieć też dłuższe spodnie, które można w razie czego założyć. Ja mam dłuższe spodnie, które po prostu mogę sobie podnieść i dzięki temu zrobić takie ale spodenki. I co ważne, też mieć kurtkę, jakąś nawet chudą kurtkę, bo tutaj w górach Halny się pojawia, więc na niego warto uważać. W kwestii czapki można mieć zwykłą czapkę, ale też przyda się taka czapka, która zasłoni uszy przed wiatrem, więc to też warto wykorzystać. Idziemy dalej. Chyba już powoli granica polsko-słowacka. Jeszcze trochę. Idziemy. Więc myślałem, że to już początek, a to jeszcze trochę. Jest śnieg, trzeba uważać. Jest sama końcóweczka. Jak patrzę w tył, to aż dziwi się, że udało się tak daleko przejść. Jeszcze tutaj zmierzamy dalej. Zależy, dokąd chcemy dojść jeszcze, nie? To było niby 25 minut, to pół godziny dołączy do łącznika i dalej pół godziny do tej kątem. I oto jest ten szczyt. Do Krzesanice i mały łącznik. I teraz z ciemniaka na kolejny szczyt, później kolejny i schodzimy. Więc trochę się obawiałem, to było gdzieniegdzie minimalnie wąskie przejście, ale gdy już się szło, to nie było aż tak źle. Więc cieszę się, że zdecydowałem się na Krzesanicę. Oczywiście wchodziłem bardzo powoli i ostrożnie, każdy krok przemyślany. Więc jesteśmy na Krzesanicy. Tutaj są ciekawie poukładane kamyszki, jest tam bałwan. No i tutaj oznaczenie, że to jest Krzesanica. Więc z niej za chwilę, po trochę odpoczynku, na mały łączniak. No i zejście. Bycia, mało łączniak, zejście, trochę śniegu, no ale tutaj jest już bardzo, bardzo szeroko, a później widać, że śniegu na szlaku nie ma, więc idziemy dalej. Teraz zejście na Dolinę Małej Łąki, więc zmierzamy. Na chwilę przystanąłem, by ukazać tą trasę z przysłup z Miała Łączniaka. Jest bardzo przyjemne, jest to szlak niebieski,
udaje mi się z niego czasami powoli sobie zbiegać. No i mam nadzieję, że niedługo będę na dole, czyli na parkingu Małej Doliny. Ruszamy dalej. I tam oczywiście Giewont, pozostałe góry. Dalej szlakiem niebieskim. Tutaj jest trochę bardziej wąsko, ale nie źle, jest suchutko, więc można iść. I oto kózka. Ale patrzę, co on tam tak stryka, takiego ładnego. No. A co udało się dzisiaj? A ja zdobyłem nocny, poszedłem od Ciemniak, Krzeszanica, Małączniak i tu teraz to. No to to samo co ja. O. Tylko że ja... I dalsza trasa w dół. Jest tutaj czasami trochę wąsko. Szlak niebieski, ale czasami nie są takie łatwe. Udaje mi się tutaj czasami zbiegać, ale naprawdę powolutku, powolutku. I oto moment, gdy już zaczynają się łańcuchy, więc bardzo powolutku będzie. Tutaj już inni schodzą, więc też jest raźniej. Udało się już minąć trasę z łańcuchami. Łańcuchy to było krótkie. Bardzo krótki odcinek, no i idziemy dalej. Tutaj odcinek, gdy już się idzie lasem, jest trochę wąsko i trochę ślizgo, więc nie można tutaj zbiegać, trzeba iść ostrożnie, korzystać z kijków, rozsądnie stawiać kroki, nie będzie upadku. I już tutaj za chwilę będzie kolejny przystanek. No i dalej zmierzamy. Teraz przez chwilę w słońcu, a za chwilę w cieniu. Więc przystanę, aby się nie przewrócić. Tak oto udało się wyjść z lasu. To chyba tak zwany przysłup miętusi. Jeżeli dobrze pamiętam. I od niego do linii małej łąki. I teraz jeszcze ostatni odcinek. Niewielka Polana Małołęcka, lecz Dolina Małej Łąki. I tam później w pobliżu jest parking, auto i koniec wycieczki. I tutaj już coraz bliżej. Ponownie piękna rzeczka. A w przodzie kolega, z którym schodziłem już od pewnego momentu i tak się mijamy. Więc miło, że można znaleźć pewne towarzystwo i osoby, które w razie co pomogą ci w górach. Bo to właśnie na tym polega. Dlatego się mówi w górach innym: cześć, dzień dobry. Oznacza to, że gdyby coś się stało i ja to zauważę, to możesz na mnie liczyć. Więc idziemy dalej. Droga. Więc udało się już dotrzeć. To koniec tej relacji na temat zdobycia Czerwonych Wierchów, czyli takich szczytów jak Ciemniak, Krzesanica i Małołączniak. Jeżeli i ty chcesz sobie na to pozwolić, to pamiętaj, że możesz skorzystać również z takiej gotowej mapki w mapach Google. Znajduje się ona w opisie do tego filmu. Dzięki temu możesz wtedy kliknąć sobie w taką mapkę i będąc później tutaj w Dolinie Małej Łąki, możesz sobie właśnie włączyć nawigację, która po kolei będzie cię prowadzić tą trasą i pozwoli ci ją dokładnie przejść. Miłego pobytu w górach. Cześć!